dzień dobry moje kochane skarby. Witam was bardzo serdecznie we vlogu na kanale urodowym. Jest godzina 9:30. Nie, 9:30, przepraszam. A ja od 6:00 już na nogach, dzisiaj będzie trząsło, bo Artur tu szaleje, jest czubek, nasz kochany. No, już fryzjer zaliczony, jutro już ten dzień, nasz ślub. Powiem wam szczerze, tak czysto szczerze, naprawdę, że do wczoraj, a licho 6, mówię ślub to ślub, mówię będzie wszystko gitara, będzie cud, bajeczka, rewelacja, ale dzisiaj takiego stresa dostałem. Ja już nie mówię jakiego ja dostałem. No. Już teraz goście przyjechali, ja już całkowicie mam stresa. No. Bo trzeba wszystkich teraz, żeby wszystkim wszystko i tak, a to chcesz to, a to tamto, no taki jestem, taki mam nawalone w głowie. No. Już u nas w domu pierwsza część gości jest, dzisiaj reszta się zjeżdża do hoteli, u mnie w rodzinnym domu też się dzieje, no, także... Zabawa pełną parą, ahoj kapitanie! Ahoj kapitanie i powiem wam, że naprawdę dzisiaj to tak już do mnie doszło, mówię kuźwa to już jutro, nie? I tak zawsze, wiecie, na naszym drugim kanale Artur i Kacper Family, to Arturek zawsze mówił, że to jest on taki, wiecie, zestresowany, że on ma stresa, a ja tam, wiecie, hajla banga, tak? A ja się tam z bardziej sprawami takimi typowo technicznymi zajmowałem. Tak, żeby zdać ale... fryzjera, zrobić sobie maseczkę, paznokcie, tak. To jest całe życie. No tak, no to jest życie, dokładnie, beauty, tak, dokładnie. Ale dzisiaj rano doszło do mnie, mówię, kuźwa, to już jutro. I autentycznie, wiecie, tak, jak wy się stresujecie przed czymś, tam macie takie dziwne uczucie w żołądku, wiecie, o czym mówię. No taki ścisk. Kuźwa, ja mam to do teraz, nie? No, w każdym bądź razie tak. Ale dzisiaj wam powiem, że nockę mi się dobrze przespało. No, Artur w końcu się wyspał. Znaczy, chciałbym się wyspać, ale nad ranem już o 5:30 mieliśmy pobudkę. Ale jak nigdy przyjechali. Spałem, po 11:00 jak usnąłem, bo jeszcze sprawdzałem zegarek, po 11:00 ostatni raz zerknąłem na ten zegarek i o 5:30 się obudziłem. Ja ani razu się nie przebudziłem. Kto by pomyślał, że ja o 6:30 rano będę makijaż robił, nie? Dzisiaj. No, ale wyszło jak wyszło. Także dzisiejszy filmik nie jest kosmetyczny. Dzisiejszy filmik jest to bardziej takie przeżywanie nasze, moje, nasze, zwał jak zwał. Tak, zwał. Jutrzejszego nadchodzącego zwał to dnia. Dopiero będzie. No, także wiecie, my wiemy, że wszystko będzie cud, bajeczka, rewelacja, że to jest najpiękniejszy czas, wiecie, tak, okej. Ale każdy chyba z was, jak się ktoś żenił, tak, przed tym ślubem albo miał stres. Miał na pewno przed ślubem stres. I ja myślałem, że wiecie, bo ja zawsze mam taką mocną psychikę, nie? Wiecie, że tam mnie to nie rusza, to mnie to tamto. Ze wszystkim daję radę, ze wszystkim walczę, zawsze wygrywam. I mówię to tamto, wszystko ogarnięte, wiecie. A dzisiaj rano, ja nie wiem, jakby we mnie piorun strzelił, nie? Autentycznie. Mówię, masakra. Po prostu nadzwyczajnie w świecie masakra. No ale to już jutro, stres zleci, spłynie ze mnie i z Artura też. Ze mnie dopiero najdzie stres, ze mnie zejdzie stres już powiem, jak będzie po wszystkim, wszystko będzie pozwożone już, jak już usiądziemy w domu i powiem... Kuźwa, to już po. W końcu już jest po, wszyscy porozjechali się do domów. Nie to, że ja chciałbym, żeby... No to nie to, że chciałbym, tylko wiecie, jak już człowiek siada już po wszystkim, jest gdzieś środa, już wszystko jest pozałatwiane i... Człowiek siada i mówi, kurde, nareszcie, spokój. Teraz troszeczkę wyciszenia dla siebie, ale będzie brakowało znowu tego zgiełku, bo tak wiem, jak to jest, jak człowiek przez te parę dni się przyzwyczai, że jest ten zgiełk, jest tyle wrzawa, tyle ludzi, tego wszystkiego, i tu nagle tego to minie, to... No, dokładnie. Będzie brakowało po prostu. Mam nadzieję, że jutro będziecie z nami. Relacja ze ślubu będzie na kanale, zarówno urodowym, Kacper Beauty Expert, jak i również na Artur i Kacper Family, na dwóch naszych kanałach będą relacje ze ślubu. Także, no to są niezapomniane przeżycia i tak fajnie będzie wejść po 5 latach i sobie ten filmik obejrzeć, na przykład po weselu, nie? Tak, ja się kręcę, nawet nie mów to. Jakim się było młodym, pięknym. Tak, i zostanie tylko i. I zostało tylko i z tego wszystkiego. Czemu i? Bez przestań. Tak.
Tam przesadzasz jak zwykle. Młodość przeminie, piękność uniknie, a zostanie tylko i zostaniemy my. Przestań już tak mówić, George. Kiedyś powiem, ja to byłem kiedyś George Clooney. No, słoneczko jest. Nienawidzę tej pogody. Jest zarąbiasie, jest normalnie. Ale plus, że nie jest za gorąco. Naprawdę się żyć chce, jest we mnie znowu tyle energii, że w tym goście jest tutaj to wszystko. Wczoraj zrobiłem tą zupę, tak jak mówiłem, gulaszową i zrobiłem kurczę bigos. Już noc stoi na balkonie, właśnie zajedziemy do domu, po słoneczko wychodzi. Trzeba zwinąć, bo od tamtej strony nam się słoneczko zaczyna, trzeba to ściągnąć, żeby to po prostu nie skisło. I podejrzewam, będzie wyżarka. No. Także mówię, odezwę się. Dzisiaj generalnie rzecz biorąc na kanale Beauty nie miało być żadnego filmu. I bo, u mnie też nie miało. Ale dzisiaj na Beauty wjedzie ten vlog. I ten vlog wjedzie też na to. No, także, nasz wspólny kanał. Także nasze kochane skarby, tak. Także mimo iż oglądniecie go na Beauty, zapraszamy jeszcze tam, żeby włączyć po prostu też być tam ze mną troszkę. Też pokazać mi, że wam zależy na moim kanale, bo to więcej jest mój niż Kacpra. Tak, bo mój jest Beauty. Więc pokażcie też, że chcecie tam oglądać mnie od czasu do czasu. I też te pod wczorajszym filmikiem komentarze są bardzo fajne, słodkie i w ogóle jest... Nasze łobuzy kochane. Także kochamy was, nasze skarby. Nie, to nie są łobuzy, to są bączki, już ci mówię. Kokosowa mafia. I moi fanowie. Mafia. Nie, to są moje bączki i fanowie. A moja mafia. Kokosowa. No, moje mafia. Pierdki. Królowa jest tylko jedna. Moje pierdki małe. Także królowa was kocha. I król też. I król. Nie, przepraszam. I błazen. Z ciężkością mi przechodzi to słowo, że on jest królem. Błazen. Błazen nadworny. No, kochamy was bardzo. Dziękujemy, otrzymujemy wiele dziękujemy, wiadomości, że wiele komentarzy, ogóle, że jesteście z nami, że będziecie z nami w ten dzień i tak dalej. No, naprawdę jesteście przekochani, także bardzo wam dziękujemy. Bo już na pewno będę wył, jak to było wiadomo. I tak jak ktoś mi napisał, chłop jak dąb, a wrażliwy. No także tak na dzisiaj będziemy kończyć tego vloga. Jeżeli wam się on podobał, to proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za obejrzenie. Jak mi się go uda szybko obrobić, to dzisiaj jest piątek, to dzisiaj wjedzie na kanał. To wejdzie na kanał dzisiaj, nie? Nadworny błazen zaczyna. No, także dziękujemy, kochamy was bardzo i do zobaczenia. Będzie patelnią dostanę i tak będzie. Pa! Pa!